Cześć wam wszystkim, moi drodzy przyjaciele, gram tutaj w Diablo 2 Lord of Destruction, barbarzyńcą, jesteśmy na piekle. Piwnica pod wieżą, daliśmy się naszą przyjaciółką, daliśmy się na naszą przyjaciółkę, jaką jest hrabina. Tutaj w bierze i w wieży ostro rządzi. Powoli sobie idziemy do przodu naszym zemiaszczym barbarzyńcom i Kasimem. Tak więc ten poziom drugi w tym momencie prawie cały sobie obeszliśmy, jakiś poziomik sobie wpakowaliśmy. Teraz czekamy, aż Kasim się tutaj weźmie i do nas dołączy. Wpakuje sobie na wyższy poziom, jakieś tam odporności mu się zwiększą o 1 albo 2 punkciki, zaraz to zobaczymy. W tym momencie mam 28 punkcików. Kapliczka zdrowia, zajmiaszczą ją sobie wcześniej kliknęliśmy, czy ona nam się odnowiła. Cieszą się od tego powodu. Jakaś tarcza niskiej jakości, trójkątna tarcza mi wypadła. Kurczę, jakaś tarcza z czterema dziurkami mi pasowała, bym sobie zrobił ducha. Ja cię kręcę, od razu mam zejść na poziom 3. Zapomniałem sobie krzyknąć. Ja mogę sobie odpalić tutaj znowu tą samą koncentrację. Mamy diablików, jakąś dosyć ciekawą panią. Tam się zajął mój przyjaciel Kasi. Kurczę. Mroczna uczniczka, bełty jakieś mi wypadły, spadły w ogóle. Trzeba ich tak od tylca brać, drogę im odcinać. Bo nas wezmą i wyciągną na jakąś większą grupę przeciwników. I to może być nieciekawa sytuacja. Trójkątna tarcza na tym etapie gry mi wypada. No, przynajmniej 4 dziurki. Oczywiście, że nie będzie miała 4 dziurek. Prymitywny długi miecz. Chciałem przyjrzeć prastar albo coś w tym rodzaju. Ja się kręcę, ale jasne. Brylant bez kazy mi wypadł. Mapę sobie rzucimy na lewo, jakby co, żebym widział, co tu się na prawo dzieje. Szkodzony przedmiot, idziemy najpierw do góry. Kolejna skrzynka do rozwalenia z buta. Jesteśmy na poziomie 3, na poziomie 4. Kurde, znowu te same przed... Ci sami przeciwnicy, kurczę, tylko że z aurą mocy. Znaczy z tą samą aurą, co przed tym jeszcze bossa. No. Panowie! Kasim, jesteś do co przygotowany, a niezbytnio. Ej, gdzie są te kurcze duszki, no? Champion, duch. Wrażliwość na ataki fizyczne. Więc berserkier w łapę. Tu się kurczę życie dosyć ostro odnawia. Się wezmą panowie, rzucą na mojego przyjaciela Kasima. A ja powoli od boku was wezmę i będę eliminować. Dole życia i kolczasta kusza. Tylko to mam taka kolczasta kusza. Mogłabym się przydać czegoś, nie wiem. Coś mi się nie chce wierzyć, że z tego byłby jakiś przedmiot, który dosyć dużo kasy kosztował. Panowie mają małe emocje, tak? Małe bestyki. Jestem tylko życia. Czaszka ducha, demon, wyjątkowa szybkość, przekleństwo i zaklęta aura. Kurna, ta przekleństwo jeszcze ma. Nie rzucaj na nas przekleństwa, mój drogi przyjacielu. Niewrażliwość ma też na pewno. Na ogień. Miał. Tylko do leczenia. Tylko do leczenia. Czekajcie, tutaj jest jeden boss, a ten drugi boss pewnie będzie tam na dole, gdzie ja kurczę wziąłem i go. Zostawiłem samego i tak dalej. Dobra, Kasim się wpakował na wyższy poziom zamiaszczą. W tym momencie ma poziom 68, o jeden punkcie mu podrosły, tej odporności ma 29. Ja jestem z niego dumny. Czekajcie, tutaj nie będzie już chyba nic.
Mam te groby do rozwalenia. Złota troszeczkę się przydać, zawsze może. Tutaj jakaś skrzynka ukryta z nie wiadomo jak potężnymi, przepięknymi rzeczami, nie ma. Z lewej strony się trzymamy, idziemy do przodu. Nie wiem, jakoś zbłądziłem w tym momencie tego bossa, nie mamy co wcześniej mieć, mamy tutaj zaś najniższy poziom, spoko. Ducha. Ale oprócz ducha mamy też nasze piękne, cudowne, ukochane panie, które nie za bardzo chcą nam zrobić dziś śniadanie. Dzięki. Córki naszemu Neumikowi, kurczę, co oni z tobą zrobili, chłopie? Za jakie grzechy cię tak wzięły i... nie chcę mi się krzyczeć, mam nadzieję, że one tutaj do nas wyjdą, no bo nie chcę mi się zbytnio wychodzić do nich. No przynajmniej ten duszek do nas wyskoczył. Wszyscy idą na razem. Wszyscy razem idą. Kasi mami znowu kurczę wzięli. Znaczy mnie nie można zamrozić jakby co. Panie duchu. Albo od dziewczyny, chodźcie wy. Ducha tego nie potrzebujemy. Ja się z wami bym chciał wziąć i poprzytulać. Mroczna uczniczka. Duży talisman do sprawdzenia. Ja się tutaj nie wycofuję, twój kobieto. Ducha bierzemy na siebie. Duchu, chodź. Chodź, napełnij moją duszę. Żartowałem. No więc dobra, to więc tym duchem się chwileczkę weźmiemy, zajmiemy. Będziemy mieli kolesia z głowy. Zajmiaszczo, krzyknę sobie. Mam tutaj dosyć ciekawą sytuację z tymi pięknymi, cudownymi, kochanymi kobietami. Kurde, ile tam jest. Ładnie tutaj wchodzą te obrażenia. To było sympatyczne. Okaleczenie gwiazdy, demon, teleportacja, odporność na magię, zakręta aura, niewrażliwość na błyskawicę. Wysoka zwrócenia. Siebie w sumie też chciałbym dbać, ale najemnik jest w sumie też dosyć ważny. Super mistrzko do czynienia z zwój miejskiego portalu, jeszcze jedna dziewczynka. Pięknie. Udało mi się z nimi tutaj porozmawiać. Ej, żeby wszyscy przeciwnicy byli tacy pięknie podatni na moje obrażenia, a to kurna z jakimiś duchami mam się bradzi. Nawalać się. Półtorej godziny. Wiecie, mi tu jakiś talisman, tylko trzeba wypadł dosyć ciekawy, chciałem sobie go sprawdzić. Tak. Od 4 do 9 obrażeń od zimna. Nie jest to potrzebne. Złota. Przecinający ogień wyrokuje tam. Idziemy zobaczyć tutaj, co jest ciekawego w tej oto. Tu nic ale ciekawego nie było, więc ja. Będziemy ruch tutaj porozwalać. Pomożemy troszeczkę naszemu najemnikowi. Tyle jest jeden obrażeń na chłopak. Mam 496. Ej no, ale bij chłopie.
zajmiaszczą. F5, idziemy dalej. Przecinające łuki. Becie w trybopę. Bijecie czegoś? W międzyczasie się napiłem zajmiaszczej herbatki. Tu szpikulec mi trchelowy. Okej, okay. Nie, ciekawego to jest. Czyli zejść na niższy poziom mam tutaj do góry na prawą. Jak dobrze pamiętam. Zejść na poziom czwarty, na poziomie piątym będzie siedziała nasza przyjaciółka, da? Ale ja Nie, lecimy powolutku sobie krzyknęliśmy. Tutaj mam jakąś skrzyneczkę, dosyć ciekawą, sympatyczną, miłą. Ja się tam na nie patrzę, co tam się dzieje, niech tam najmniej wszystkim bierze i zajmuje. Ja sobie wszystko z niej pociągam, chociaż szczerze, że ciekawego tam nie było. No idziemy pomóc troszeczkę najemnikowi. Chciałem troszkę wyciszyć swój mikrofon. Okej, mam miksturki różnego typu. Będziemy się trzymać przy prawej albo przy... Tak, przy prawej stronie się będziemy trzymać. Idziemy tutaj najpierw tu. O, panowie, czekajcie, sobie wezmę i włączę tę naszą zajmieszczą koncentrację. Jest po tej dziewczynie. To jest druga gwiazda. Zrobiona z ognia. Pentagram. No i po pięknej, cudownej, ukochanej przyjaciółce jest miksturka do życia zajmiaszczo. W sarkofagach miksturka do życia zajmiaszczo. Złota trochę też, cacy. Zwój identyfikacji. No nie mam co identyfikować takim zwojem, kurczę. Jakby mi coś ciekawego wypadało. Znaczy to wypadło mi ta zbroja na samym początku tamtego odcinka. Kasim, widzę, że tutaj trochę mnie bierzesz i... Dzięki. Niezbyt dobrze, może też z życiem. Więc masz tu chłopie miksturkę, idziemy do przodu. Kolejne beczki, które możemy sobie rozwalić. Kurczę, zajmiaszczo, żeby mieć żadnych trupów z nich. A my gdzieś tu zajmiaszczo tego bossa. Przepięknego po prostu tego bossa my. O, nie. Kasim, do ciebie to nie. Chodź do tyłu, Kasim. Nie. Ja się tak, to jest nie sytuacja ciekawa, sympatyczna, ani w tym tylu. Idziemy do miasta. Nie mam zamiaru, kurna, tam brać i ginąć znowu. Tam chyba, jak dobrze pamiętam, to tylko jedno przejście. Miksturki do życia. Idą na mnie ostro ci przeciwnicy. Chodź, Kasim, do tyłu. Co to się tam pchasz? Czy całego życia nie masz odnowionego i tam idziesz na nic? Taktycznie ich właśnie tutaj podchodzimy. Weźmy ich z innego kąta. Uda nam się tutaj wziąć pojedynczo ich, mam nadzieję, że rozwalić.
i zajmiaszczą. Idziemy powolutku, powolutku, nie ma się co śpieszyć. Będę się trzeba teraz przy lewej stronie. Mam jakichś ciekawszych, może nie ciekawszych, ale sympatyczniejszych przeciwników. Sympatyczniejszych. Odrobinkę. Ja cię kręcę, nic ciekawego mi tutaj nie wypada. To jest sytuacja niezbyt ciekawa. I mnie interesuje, jakieś tam miksturki do życia bym chciał sobie wziąć. I podlecie nas kolejny duszek. Na kasie mobilnym miksturki do życia. Szkoda, że mi tutaj nie wypadnie jakiś fajny przedmiocik. Bo się dla Kasima. Serce spaczenia, nie umarły. Przekleństwo, spalanie manny, zakręte błyskawicy, niewrażliwość na ataki fizyczne ma. Kasima wydaje duże miksturki, bo widzę, że tutaj w tej sytuacji jest nie ciekawa. No, co z nim walczymy, kurczę, no ale... Nie, sługa mnie nie interesuje, mnie interesuje ten cały boss. Kurczę, gdzie on w ogóle jest? Jest. Serce spaczenia. Od czasu do czasu muszę wybić jakąś miksturkę, bo to jest sytuacja nam ciekawa. Kupię sobie miksturkę życia. Oj, to mi się strasznie obrażenie zadaje. Wracam się do miasta. Ja cię kręcę, jak mi zarzucił to przekleństwo, to sytuacja się wiele bardziej pogorszyła. Tą miksykę sobie wpakujemy i tutaj idziemy do Akary. Miłego dnia. Akaro, bardzo ci dziękuję. Byłoby ciekawie, gdyby było ciekawie. Zidentyfikujemy sobie to. Miksyki sobie kupiliśmy. Jakieś światowe miksyki będę brał, czy nie? Czy ja wiem, czy mi się to będzie opłacało, jakieś miksyki tutaj brać? Trzeba się tam dobrze ustawić i sytuacja byłaby ciekawa, no kurde, no. 51 domany, zależy od poziomu postaci. Też ciekawe. Dobra, idziemy zobaczyć, co tam się będzie działo. Czekniemy sobie jeszcze raz, może będzie. Znowu Dasun nam rzucił kuszę to przekleństwo na dzień dobry. Przynajmniej kurczę też tak odpowiednio ustawił. Mi te wszystkie błyskawice biorą i wchodzą. Teraz udało mi się rozwalić tego włosy, ja ci to... Leczenie, leczenie i zamiaszczu. To jeszcze jednym chwilą leczenia jakby co. Jakbym się kurczę rozwalił mój zamiaszczy. Mieczyk. Jest po kolesiu. Nie mam tutaj potrzeb, że tych miksturki. Ja sobie jedną miksturkę bym wypił, jedną w sobie bym też dał Kasimowi. Dzięki. No więc tak pasło z pół godziny, żeby mi to przekleństwo wzięło i przeszło. Przekleństwo, więc zwiększenie obrażeń. Kolejny chciej duszku wam do rozwania. I córka jedna dla mnie. I druga dla Kasima. A Kasima mi damy chyba jeszcze jedną.
Jeszcze jeden muszek tam został do rozwalenia. I nareszcie sytuacja została opanowana. Włączymy sobie koncentrację. Nie wiem, jak życia bym sobie wypił, jakby co? I lecimy rozwalić większe zło. Okej, tutaj jest w całą mapę już odkryliśmy, tak więc możemy się wpakować na poziom 5. Myślę, że to nie będzie miało, nie wiadomo, jakichś trudnych przyczyn do rozwalenia. Pewnie tutaj będzie jakiś boss albo jakiś czempion. Dwóch bossów możemy się wziąć i trafić. Jesteśmy na poziomie 5. Kroczek po kroczku. Gdzie mamy tutaj? Mamy tutaj naszego. Naszych dwie. Pierwszych bossów, ale czeszą ostro. Na chata mnie. Mojego najmika. Dobra, udało mi się jakoś to przeżyć. Chyba sobie. Dobrze nie krzyknąłem. A kuku? Nie no, no nie, 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 nie. Najemnik, o, gdzie ty tam idziesz na najemnik? Oni mi tutaj wezmą twardo. Trafienie kości, dosyć nieciekawy przeciwnik, ale przy po nim. Mam tutaj mistrzów życia, które mogę sobie podnieść jakby co. Kolejnych duchów do rozwalenia. F6 Berserker. Będziemy ich napierniczać ostro. Ja wiem, najmikowi miksturki do życia, no. Niezbyt dobrze. Z jego życiem. Okej, jest jakiś postęp. Jojojo, jaka sytuacja ciekawa. Gdzie idziesz na Emik sam? No ja cię kręcę, chłopie. I nas tutaj wezmą i rozwalą. Mam tutaj kolejnego bossa. Kurna, jata, ile ich tam jest. Nie, nie, nie. Daj mi do tyłu, do tyłu, do tyłu. Będzie po ciebie. Ty żyjesz? Dzięki. Idziemy do miasta. 12 jeszcze mi tych zostało. Pozdrawiam cię. Zwo idą teleportacji. Daję sobie też naprawić nasz pieszczy. Naszego pieszczoszka. Kupiłem sobie tutaj miksturki do życia z miaszczą. Czyli tam już mogę szczerze mówiąc z tą koncentracją iść na te dziewuchy. Miłego dnia. Charlesy, weź mnie napraw, potrzebuję twojej pomocy. Lecimy zatem tam, gdzie byliśmy wcześniej. Szkniemy sobie, idziemy. Puk, puk. A kuku. No chodźcie pojedynczo, dziewczyny do mnie tam z wami nie chcę brać i wszystkimi naraz walczyć. Ja ci kurczę, co one mi zrobiły? No najemnik one ciebie. Jeszcze nie rozwaliły? Dzięki. Dobra, no to ja sobie je odpuszczę, idziemy na pewno prawo. Chyba, że one by tutaj do mnie podskoczyły. Chodźcie, 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 chodźcie. Chodź, najemnik, gdzie ty jesteś? Najemnik, ty jesteś taki durny, że coś. Złoto. Tam kurczę jest ich od cholery tych dziewczyn, nie mogę, tutaj wszystkie na mnie będą chciały wziąć się wpakować. Ale jazda, dobra idziemy. Podaj mi go. Ej, się chłopak dosyć ostro wybrał i... No co robimy? Powiedzcie, ej mi, ludzie pomocy! Tylko do leczenia.
Amulet jakiś mi wpadł. Okay, mam tutaj bossa i jedną tą mroczną łuczniczkę. Możemy mi się tutaj wziąć i dzieżę rozwalić. Uda. Czyli moja piękna kobieta, robak diabła, demon seryjne strzały, zakręta aura, zakręty zimne, niewrociwość na błyskawice, niewrociwość na zimno. Ja cię kobieto nie lubię, już mam zemiaszczy pierścionek, na którym pisze, że nie można wziąć i zamrozić mnie. Nie rozumiem, dlaczego bierzesz i mi takie obrażenia, kobieto, kurna chata, zadajesz. Pozbieram sobie to złoto, najmniej kaszę, że w tym razie nie będę brał i podchodził. Niskiej jakości gadus na tym etapie gry mi wypala. Ja cię kręcę. To jest piekło, prawdziwe piekło. Nic mi ciekawego nie wypada. Tutaj ktoś mi... Mam jeszcze jakieś kieszkach, nie posa, no bo kurczę, to jest możliwe, że... Im ktoś jakieś aurę, jakąś aurę daje. Tutaj będę pił jakieś miksówki do życia, no to sytuacja. Sami widzicie jak wygląda. Jeszcze mi kilka takich łuczniczek zostało. Nie wiem czy opatrzyłbym się w tym momencie wrócić do miasta i szczęścić Kasima. Chciałbym bardziej na niego uważać niż na siebie. Okej, to mamy średniego bossa. Wszystko w tym momencie jest jasne jak słoneczko. Nie, pani, ciebie tutaj nie zapraszałem do tańca. Jak mi życie spada. Łuczyk jakiś mi wypadł, chyba jest, ta jest. Paszczur wymiotów, demon, zakręta aura, cel, spalanie many, zakręty ogień, niewrażliwość na ogień, niewrażliwość na pustkowicę. Jest już po niej. Zemiaszczą mamy tutaj miksturkę do leczenia. Jeszcze jedną miksturkę do leczenia. Miksturka wzmocnienia i jakieś tam miksturki, to many. Tam... No te twoje wasze z... przyjaciółki jeszcze pozostały, które też mają spalanie many, to jest nieciekawe. No, ale w sumie bez Kasima to się tak troszeczkę samotnie czuję. Patrzcie, gdzie ona mi tej kurczę wyciąga, nie wiadomo jak daleko. Zwój identyfikacji. Kurczę, jaki zamiarze przed nimi wypadł. Będziemy mogli sobie dzięki temu zwojowi coś zidentyfikować. Wow. Zamiarze. Roczna łuczniczka. Wypisuję miksturkę życia, może być po mnie. Pasowałbym sobie wziąć i też krzyknąć. Barbarzyńca. Co ty mówisz o odpowiedniczym? Weź ją raz, cieknie między oczy i tyle, no. Wiecie, kręcę. Brakuje many. Jeszcze many nie mam, bo nie many tego, no. Kasy mi dostarczy, jakby co tutaj mam pierścień, amulet sobie podniesiemy kupę złota. Teraz się wrócimy do miasta, wykupimy sobie tego Kasima. Poda mi tej myszki, sorki myszko. Właśnie mam tutaj dwie... trzy pokoje do zbadania, w którym... byli dosyć dużą ilość różnych przeciwników. Zbroje z rekinnych skóry. 25 po 8 tam. Ja cię kręcę, taka zbroja by mi się przydała, no ale z dziurkami. Przychodzisz ty jak na rzeź. Można to pić, to jest taki moment, w którym ja sobie wezmę. Z
skoczy jednak po tego naszego przyjaciela. Siostry, witają cię. Ej, siostry, ja się cieszę z waszej... Witam. Tego faktu, że my tu życie i witacie, ostro i tym podobne. Uzupełnia życie 11. Wiem sobie, mikturek do życia, bardzo dużą, dosyć ilość, mam nadzieję. Lecimy tam. No! Czy Kasim, ale cię nam pierniczają. O, tu tył. Dzięki. To właśnie takie łatwe, sympatyczne i miłe. Będziemy tutaj razem brać i współpracować, a ty... Na tropicielka, albo o kolesiach. Na kolesiach po tych pięknych, cudownych, ukochanych kobietach. Idziemy zawsze z drugiej strony. Może coś ciekawego w tym będzie. Czekajcie, to jeszcze mi... Kolejne mroczne tropicielki wyskoczyły. Zamiaszczą. Mam jakieś uczniczki. Trzeba się ustalić, żeby drogę ucieczki odciąć, jakby co. Jakiś łuk mi wypadł, złoto. Księgi, które można kopnąć. Czy nie, beczki. Drabina, demon, zaklęty, ogień, teleportacja, odporność na magię. Mamy orta, mamy kupę kasy, mamy tala. I kuszę, tak? Złoto, 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 złoto. Jakbyśmy tu mamy do leczenia sobie potem. Nie niosę już nic więcej! Ha! To mi wystarczy za nagrodę! Nie wiem, o co ci chodzi, no ale w sumie dobra. Tylko do leczenia, no co, 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 co? Kusza mi wypadło. No kurna, to mogłoby mi coś ciekawszego wypaść. Czyli zadanie zostało wykonane ze miaszczą. Tutaj jeszcze sobie sprawdzimy, czy... A, wszystkie dziewczynki... Nie, wszystkie rozwoją. Dobra, w tym momencie wracamy się do miasta. Będziemy kończyć swój odcinek ze miaszczą. Udało mi się... tą sytuację rozwiązać. Dobry wieczór. Dobra robota. Dzięki odwadze i sprytowi udało ci się stworzyć nowy rodzaj alchemii. Ja, stary, nie tylko ja coś takiego potrafię w ogóle. Zidentyfikuję sobie przedmiotiki. Dobry wieczór. Rozmowa, plotki. Odkąd pamiętam, Akara była mi niczym matka. Jest dobra i mądra, ale nie sądzę, aby mogła skrzyknąć takie siły, żeby móc przejąć nasz klasztor. Dobra, spoko, to co z miaszczą. Jakieś plotki się tutaj dowiedzieliśmy. Narzędzia pracy, zapomniana wieża. Zaiste, należą ci się nagrody. Dla nas ta wieża to nic więcej niż pomnik stojący nad dawno zapomnianym grobem. Ja spoko z miaszczą, tak więc anuluj, najmować na razie nie będziemy nikogo. Na razie w ogóle chyba nikogo nie będziemy najmować z niedołężnienie. Tylko dla nekromanty. No, żelazna... Tak? Żelazna dziewica, szczerze mówiąc, też by mi się przydała, jakby co. To zaraz sobie weźmiemy, transmutujemy to, jak tam z życiem sobie jakoś troszkę kupimy. No nic, ja w tym momencie kończę swój odcinek. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Czy macie, popiszcie jakieś komentarze, jak możecie. I będziemy się słyszeć w kolejnych odcinkach, moi drodzy przyjaciele. Ja tutaj wszystko sobie wezmę, już ogarnę. Taki pieszczelek mi wypadł. Taki amulecik mi wypadł. Czyli tal idzie do talii. Możemy sobie zrobić tego rala nawet jednego stala. Orta. Możemy sobie zrobić tchula jednego. Żeby sobie zrobić wyższą runę od tchula, to potrzebujemy tych
do pazików takich nadkruszonych. Tutaj mamy już drugą taką miksturkę, jeszcze jedną i będę mógł zrobić sobie dużą. Dobra, kończę swój odcinek. Hejka, pa, pa, do usłyszenia w kolejnych odcinkach.